I w Pruszkowie był ten obóz dla wysiedlonych warszawiaków. I ja tam w Pruszkowie zobaczyłem, że znów manewrowymi są. Tak więc, ale jak uniknąć selekcji? Od tego ja zaofiarowałem się pani z dwojgiem dzieci. Była jedno na rękach, jeszcze malutkie, drugie jeszcze, które chodziło. Mówię, proszę pani, ja pani pomogę, bo ja chcę iść razem z wami. Oddało mi walizki, a ona miała na ręku swoje dziecko i przeszliśmy. On zrobił to samo, że dwóch starych ludzi przeprowadził do tego. I dojechaliśmy do Pruszkowa. I tam koszmarne warunki zastałem. Ja nie będę opowiadał o tym, ale w głowie się nie mieści, jak można to było. Ludzie na betonie spali przez kilkanaście dni. Skomunikowałem się z tymi manewrowymi. Podszedłem do jednego i mówię, proszę pana, ja jestem, przyjechałem tu dzisiaj, to znaczy przywieźli mnie, bo ja na pewno bym tu nie przyjechał sam. Ale ja nie chcę tu dłużej pozostać. Jak można uniknąć? A kolega, kolejarz, tak? No tak, i też z warsztatów naprawy, ale z praskich zakładów. A, no to jesteśmy, jak to ja koledze z branży nie pomogę? No to ja mówię, ale ja mam brata. Nazwałem go bratem tego swojego pana. A który nie ma takiego ubrania, żeby upozorować się na kolejarza. A mówię, a to niech się pan jutro, jak przyjdziecie tutaj o godzinie 5 wieczorem, bo akurat nie wiem, dlaczego o 5 kończyli tą swoją zmianę, to będziemy mieli przygotowane dla niego czapkę kolejarską i czarny taki płaszcz. Tylko mówisz, bez żadnych bagaży. Musiałem w efekcie zostawić mamie i dziećmi. Otworzyła i zobaczyła słoik z dżemem robionym przez moją mamę, włożonym między innymi. To rozpłakała, mówi, proszę pana, gdyby pana mama dowiedziała się, to by bardzo ucieszyła się, że mogła pomóc moim dzieciom, które czegoś takiego nie jadły od miesiąca. No i wyjechaliśmy spokojniutko tam z tego. Wylądowaliśmy na przejeździe kolejowym, wyskoczyliśmy. Ja jechałem na stopniach z chorągiewką. Minęliśmy tylko bramę. Jeszcze kilometr drogi było do przejazdu kolejowego. Maszynista wiedział już, że trzeba zwolnić, bo my będziemy wyskakiwali. Zresztą on też wyskakiwał, bo mieszkał w Pruszkowie. Wyskoczyliśmy tam i na tym przejeździe zwróciliśmy mu te rzeczy. Podziękowaliśmy mu, no i dziękując mu mówił, proszę pana, ja spełniam tylko swój obowiązek.